Z notatnika kapitana Żbika, część siódma. Poniedziałek. Dzisiaj zaspałem do pracy. Dociskam gaz do deski mojego malucha. 50 km na godzinę. Urwały mi się lusterka. 60 km na godzinę lakier zaczął się łuszczyć, a wycieraczki przepełzy na tylną szybę. 70 km na godzinę klapa bagażnika zawinęła mi się na dach. Przechodzę na prędkość ekonomiczną. Minął mnie rowerzysta. Wtorek. Kapral klucha przyniósł na komendę swój rodzinny album. Po obejrzeniu pierwszej strony pułkownik żelazny pobiegł do toalety, a ja niestety zwymiotowałem dopiero w domu. Środa. Dzisiaj przywieźli nam nowe mundurowanie. Ładne, ciemne kurtki. Widoczny napis policja. Tylko te pompony na czapkach takie jakieś yy, dziwne. Czwartek, mam dolegliwości żołądkowe. Cały dzień siedzę w toalecie. Papierkowa robota. Piątek. Komputeryzacja policji postępuje. Tak napisali w biuletynie, który został nam przysłany z komendy głównej. Razem z paczką dyskietek. Pułkownik Żelazny złożył podanie o przydział komputera. Sobota. Przyszedł jeden taki i zaczął się awanturować, że on płaci podatki, a my tu tylko siedzimy i pijemy kawę. Zaprzeczyłem. Kawa skończyła nam się w zeszłym tygodniu. Niedziela. Kurs udzielania pierwszej pomocy. Sztuczne oddychanie. Ćwiczy posterunkowy paproch z manekinem. Coś tu jest nie tak. Nie wiem dlaczego posterunkowy paproch rozebrał się do naga. Wszedł żelazny i wytrzaskał paprocha popysku. No i nie wiem, jak to jest z tym sztucznym oddychaniem. Rozbierać się czy nie, a zimą?